Wykres funkcji f składa się z dwóch odcinków i dwóch ćwiartek okręgu, tak jak widać na wykresie. Czyli tak, tu mamy wykres, czyli tak, wykres funkcji f. Tu jest odcinek, tu jest ćwiartka okręgu, znowuż ćwiartka okręgu i odcinek. Natomiast funkcja duże f od x, prawda, duże f jest zdefiniowana wzorem, f od x to jest całka od minus 4 do x f od t dt. I naszym zadaniem jest znaleźć wszystkie miejsca zerowe funkcji duże f od x, prawda? I tutaj mamy zaznaczyć wszystkie odpowiedzi, prawda? Czyli możemy tutaj zaznaczyć te, no, wszystkie, które pasują. No dobrze, to spróbujemy rozwiązać to zadanie, a potem sobie sprawdzimy rozwiązanie. Czyli tak, zobaczmy, to jest całka od minus 4 do x, czyli minus 4 jest tutaj. I teraz wiemy, że ten wykres składa się z ćwiartki okręgu, czyli jeżeli to jest ćwiartka okręgu, to jaki jest, tak, no wygląda, że tu jest, prawda, tu jest minus 4, minus 4, czyli ten fragment wykresu chyba jest, tu już się zaczyna ten okrąg, prawda, to jest ćwiartka okręgu. I tu jest druga, taka sama ćwiartka, też ćwiartka okręgu o promieniu 4. No dobrze, czyli nasza funkcja, napiszmy sobie tutaj jeszcze wyraźnie, f od x to jest całka od minus 4 do x f małe od t dt. No dobrze, i teraz próbujemy zobaczyć, gdzie ta funkcja f od x jest 0. No więc może zajmijmy się tak, teraz... Co, jaka jest interpretacja tego? No to jest tutaj, zaczynamy od 4 i co? I idziemy w prawo, powiedzmy. No to wtedy wiemy, że taka całka to jest plus albo minus pole pod wykres, czy też między wykresem funkcji a osią x, tak może powiedzmy. Jeżeli wartość funkcji jest ujemna, to jest minus to pole zawarte pomiędzy wykresem a osią x. Natomiast jak wartość funkcji jest dodatnia, to jest to pole, to jest po prostu pole. Czyli tak, czyli startujemy stąd, no tutaj idziemy sobie powiedzmy w prawo, no to nam się tutaj x zwiększa, czyli to pole nam tutaj rośnie i ta funkcja się robi coraz bardziej ujemna. Czyli mamy tak, czyli tu jest, no dlatego, że to jest, ta funkcja jest mniejsza. Czyli tu jest, potem dochodzimy dotąd, czyli możemy napisać tak, f od 0, czyli to jest całka od minus 4 do 0 f od t dt i to jest minus pole, to pole, które zakreskowaliśmy na zielono. No następnie co? Całka, potem x nam rośnie i funkcja zaczyna być dodatnia, czyli teraz zaczyna nam tego do tej całki wchodzić pole tutaj, no ze znakiem plus. Czyli i wygląda na to, że ponieważ te okręgi, te ćwiartki okręgów są takie same, no to pole niebieskie jest równe polu zielonemu. Aha, czyli całka na przykład od minus 4 do 4 z naszej funkcji, czyli f od 4, ile będzie f od 4? Całka od minus 4 do 4 f od t dt, czyli to jest tak, od minus 4 do 0 możemy podzielić f od t dt i to wiemy, że to jest to pole zielone plus całka od 0 do 4 f od t dt. No i teraz ten fragment tutaj, prawda, ten fragment tu, to jest dokładnie minus pole takie, a to jest pole tej ćwiartki okręgu. No dobrze, ale ponieważ to są takie same ćwiartki okręgów, to znaczy, że razem to daje 0. No dobrze, czyli f od 4 wiemy, że już jest 0. Czyli co? Aha, czyli możemy sobie zaznaczyć tutaj f od 4. Na pewno f od 4 jest 0. No dobrze, czyli nasza funkcja f duże tu jest 0. Prawda? No i co się dzieje dalej? Dalej, jak x tam rośnie, no to nadal przybyw, tu jest 0 i tutaj zaczynamy doliczać jeszcze to pole czerwone. No i dalej tutaj, a potem zaczynamy odejmować to pole, które się pojawia tutaj. No ale ponieważ tutaj się kończy nasza dziedzina funkcji, czyli dalej już nie wiemy, co się dzieje,
No to następne 0, ponieważ ta funkcja tu jest 0, to następne 0 byłoby takie, że to pole pod osią jest równe polu nad osią. No ale widać na oko, że ten trójkąt jest większy od tego, czyli pole tego, gdyby było tak, że pole tutaj tego trójkąta pod osią byłoby takie same, no to byłoby jeszcze jedno miejsce zerowe. No ale w tej chwili widać jasno, że to jest mniejsze, czyli tutaj już nie ma żadnych miejsc zerowych. Dobrze, pytanie jeszcze jest, no jeszcze tutaj zobaczmy, minus 4, no ile jest f od minus 4? F od minus 4, no to by była całka od minus 4 do minus 4 f od t dt. No i to jest oczywiście 0, dlatego że taka całka po takim zdegenerowanym przedziale, który składa się z jednego punktu, z funkcji ciągłej jest 0. Aha, czyli jeszcze tutaj mamy 0. Teraz tak, 0 na pewno nie, dlatego że no wiemy, że f od 0 to jest po prostu to zielone pole ze znakiem ujemnym. F od 6, no f od 6 nie będzie 0, dlatego że wiemy, że ta całka, że f od 6, może napiszmy jeszcze f od 6, co to jest f od 6, to jest całka od minus 4 do 6 f od t dt. Teraz wiemy, że f od 4 jest 0, czyli to było całka od minus 4 do 4 f od t dt plus całka od 4 do 6 f od t dt. No ale to już to wiemy, że to jest 0, tak? Czyli to jest 0, a całka od 4 do 6 to jest właśnie pole tego czerwonego trójkąta i to jest dodatnie. Czyli to możemy napisać równa się pole czerwonego trójkąta. No i co? I teraz jeżeli oczywiście ta funkcja jeszcze jest określona tutaj na lewo od minus 4, czyli możemy, no ale widać, że wtedy to pole będzie tutaj liczone. No może jeszcze policzmy, chociaż nas o to nie pytają, może dla wprawy policzmy, ile jest f od 5, f od minus 6. Policzmy f od minus 6. To powinna być całka od minus 4 do minus 6 f od t dt. No i tak jak mówiliśmy w poprzednim filmie, jeżeli górna granica jest mniejsza od dolnej, to taka całka jest definiowana jako minus całka od minus 6 do minus 4 f od t dt, tak? Teraz ile jest całka od minus 6 do minus 4 tutaj? No to jest minus to pole, tak? Czyli całka od minus 6, a to pole jest ile? 2, to jest prostokąt, 2 razy 4, 8. Czyli to pole jest minus 8, znaczy pole jest 8, natomiast ponieważ funkcja jest ujemna, to ta całka to jest, czyli to jest minus 8, czyli f od minus 6 jest 8, to jest dodatnia wartość tej funkcji. No f od 6 nie i nie ma, czyli to minus 4 i 4. Mamy tutaj dwa rozwiązania. Minus 4, 4 to nie. I jak zwykle zachęcam do samodzielnego rozwiązywania zadań na naszym portalu.